Dzień dobry Państwu. Witam po dłuższej nieobecności na YouTube i po tym, jak przez dłuższy czas nie było żadnych fajnych filmów. A więc wracam z nowymi filmami. Patrząc po statystykach, zauważyłem, że najwięcej filmów, najwięcej wyświetleń mają filmy związane z szablonami. Więc pomyślałem sobie, że zrobię taki krótki przegląd frameworków. W tym filmie zrobię ogólny przegląd. A w następnych częściowo zrobię taki przegląd dokładniejszy. Frameworków, które zasadniczo ja polecam, jest około 7-8 i są to bardzo dobre rozwiązania dla początkujących użytkowników, ale również i dla deweloperów. Jakiś czas temu stwierdziłem, że już nie ma sensu pisać swoich własnych szablonów, dlatego że frameworki dają nam tak potężne możliwości, że gdybym sam chciał napisać, to zbudowanie dla kogoś strony internetowej byłoby bardzo drogie. No więc zaczynamy po kolei. Pierwszy framework to jest Gentry. Jest to chyba jeden z najlepszych frameworków, na jakie w tej chwili można zdobyć dla Joomla. Framework jest responsywny, więc szablony zbudowane na tym frameworku są zgodne z urządzeniami mobilnymi. Druga rzecz, jaka jest ważna, to to, że mamy całkiem fajną dokumentację, niestety po angielsku, oraz framework posiada szablon testowy, że tak powiedziałbym. Jeśli sobie klikniemy tutaj Joomla Demo, to zobaczymy ten framework testowy. Framework testowy wygląda tak, jest dosyć mocno rozbudowany. Przepraszam, szablon testowy wygląda tak, jest dosyć mocno rozbudowany. Jest to świetna baza wyjściowa do budowy swojego własnego szablonu. Uwaga, ten szablon i ten framework już wspiera lesy, więc proszę Państwa, zapomnijmy o czymś takim jak prawy przycisk, zbadaj element za pomocą Firebuga. Jak widzimy, tutaj mamy coś takiego jak master. I ten master jest generowany w locie. Tak w przybliżeniu. Niestety, za każdym razem, jeżeli coś się zmieni we frameworku, zmienia się ten szablon, więc bezcelowo jest zmienianie plików w tym miejscu. Czymż są lesy? O lesach można przeczytać w dokumentacji. Powiedzmy sobie szczerze. Troszeczkę wyższa szkoła jazdy o ogromnych możliwościach. Drugi mój szablon ulubiony to jest Vertex, również dla Joomla 2.5 i dla Joomla 3.0. Myślę, że 3.1 też. Świetne demo, zrobiłem o tym szablonie poradnik. Jest to szablon troszeczkę tak po środku. Coś dla deweloperów i coś dla mniej zaawansowanych użytkowników. Posiada ogromną ilość opcji, między innymi możliwość zmiany tutaj tego tła. I uwaga, jest w dalszym ciągu w CSS, co pozwala nam wykorzystać Firebuga i bardzo ładnie modyfikować szablon. Ma pewną wyższość nad Gentry, mianowicie kolumny. O tym będę opowiadał w innych odcinkach. Szablon, framework, który kiedyś bardzo mocno lubiałem, w tej chwili troszeczkę mniej. Dlaczego nie wiem, to jest tak ładnie powiem, T3 Framework Joomla Art takiej firmy. Bardzo dobry framework, ale bardzo trudny. Bardzo fajna dokumentacja, również filmowa. I również jest responsywny. Czyli można zbudować strony na nim responsywne. Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie szablony Joomla Art są oparte właśnie o te frameworki. Podobnież Gentry, podobnież Shapefile. Czyli ten szablon, który tutaj widzimy, jest zbudowany na bazie JT3 Framework. A oto polski framework
zrobiony przez Gawika, który sobie tutaj w Polsce żyje, i to jest polska firma gawik.com, tak? Są z Polski. Bardzo się cieszę. Poznałem ich na Joomla Day i bardzo sympatyczni ludzie. Stworzyli taki framework Govern, który to jest bardzo dobrym frameworkiem. Niestety mi nie jest do końca znanym, mimo że go sobie przeglądałem, natomiast powiedzmy szczerze, nie znam go tak dobrze jak te wszystkie poprzednie. Ale jest bardzo przyjazny. Chciałbym, proszę Państwa, tutaj jeszcze wyjaśnić taką rzecz, żebyśmy odróżniali framework, czyli ramę od szablonu, który jest dołączany z tym frameworkiem. Zaraz pokażę, o co tutaj chodzi. Proszę zobaczyć, to jest kolejny bardzo fajny framework, naprawdę rewelacyjny dla początkujących użytkowników, którzy coś tam wiedzą z Joomla, coś tam wiedzą o budowie szablonów. Według mnie świetny, bardzo dobrze się w nim pracuje. Jest bardzo intuicyjnym, bardzo rozbudowany panel. I teraz tak. Zobaczmy sobie demo. To, co proszę Państwa widzimy, to jest szablon bazowy, tak jak już mówiłem przy Gentry. Ten szablon bazowy jest nakładką na frameworka. To tak w uproszczeniu mówię. Proszę się na mnie nie gniewać za takie uproszczenie. Na tym frameworku budujemy sobie szablony i jeżeli ktoś zaczyna pracę z frameworkami, to najczęściej myśli, że szablon jest to samo z frameworkiem. No nie do końca tak jest. Szablon jest pewnego rodzaju zbudowany na frameworku i początkującym użytkownikom, jak i deweloperzy, zaczynają właśnie od modyfikowania tego szablonu wyjściowego. Akurat w tym szablonie tutaj mamy taką fajną rzecz i proszę zobaczyć, możemy sobie pewne rzeczy zmieniać. Oczywiście są to wbudowane możliwości, ale bawiąc się mocniej, można tutaj bardzo dużo fajnych rzeczy zrobić. Tak więc Smart Addons zapraszamy. Kolejny bardzo dobry framework to jest UVM Wrap Framework. Świetny. Z jednej strony bardzo elastyczny framework do budowy stron internetowych szablonów, również responsywny, a więc można zbudować na nim stronę responsywną. Nie spodziewajmy się po tym frameworku czegoś takiego, że będziemy sobie klikać i zmieniać nam się będą kolory. To nie jest tego typu rzecz. Trzeba troszeczkę znać CSS-y, trzeba troszeczkę wiedzieć, o co chodzi w budowie szablonów, ale jest to bardzo dobra podstawa do zbudowania własnego, fajnego, dobrego szablonu. Bez potrzeby klepania kodu od podstaw. No i ostatnio zmieniony framework uGears. Kiedyś się inaczej nazywał, ale jest też świetnym, bardzo dobrym frameworkiem. Bardzo rozbudowanym, bardzo elastycznym. Pewnie jak Państwo szukaliście darmowych szablonów, to widzieliście. Już to szukamy. To widzieliście taki oto widok, mniej więcej. Czy ten metaliczny, jak oni to nazywają, szablonik. Kiedyś budowałem na podstawie tego szablonu, tego frameworka, całkiem sporo szablonów i do tej pory go sobie cenię. Jednak myślę, że specjalizować się trzeba w końcu w czymś. Jest dosyć ważna rzecz. Wszystkie frameworki, jakie Państwu pokazałem, są frameworkami darmowymi. A więc możemy sobie je wziąć i do swoich własnych celów użyć. Co więcej, możemy je rozdawać za friko. Szablony, które zrobimy na podstawie tych frameworków, w wielu wypadkach możemy rozdawać za friko. A w przypadku Gentry czy Tetry Framework
Możemy, czy właśnie Smart Addons, możemy produkować szablony własne, które będziemy mogli sprzedawać. Pod warunkiem, że zachowamy informacje o twórcach frameworku. Rozmawiałem ostatnio z Mike'iem z Shapefive, który również stwierdził, że jego szablon generalnie można używać do budowy szablonów komercyjnych. Jest to gdzieś tam na forum zapisane. Oficjalnie w licencji tego nie ma. I na koniec większość, wszystkie praktycznie frameworki, które Państwu tutaj pokazałem, są dla Joomla 2,5, jak i 3.0. No cóż, w następnych odcinkach poświęconych szablonom będę opowiadał troszeczkę o niektórych frameworkach dokładniej. Pokażę panele administracyjne, jak się nimi zarządza. Wszystko to będzie potraktowane bardzo ogólnie, ponieważ na przykład Shapefive jest tak ogromnym frameworkiem, że zrobiłem kurs na jego na o nim i trwał chyba 1,5 godziny i tak wszystkiego nie zrobiłem. Gentry jest jeszcze większy, ma jeszcze większe możliwości. Zapraszam.